Halo, halo moi drodzy, witajcie w kolejnym odcineczku z naszego tutaj epilogu. No i co, zaczynamy myślę, że tutaj od farmerów, którzy są na polu i będziemy się kierować w stronę farmy Sekoba. Zobaczymy co tam się w ogóle dzieje. Oczywiście na początek miła kradzież, no i zobaczmy, a cóż to? O co ci chodzi, nie przeszkadzaj mi w pracy. No, ależ oczywiście, widzę, że masz jej całkiem sporo. Do czego to doszło, żeby inteligencja musiała pracować w polu? Możesz iść naigrywać się z kogoś innego? Ależ ja jestem śmiertelnie poważny. Dobrze, dobrze, już idę. Nabijać się z inteligencji. Co się gapisz? Gorąco, że też ci się chce pracować w takim upale. Co? Nie żartuj sobie. Ona jest tak nastawiony na zyski, że nakazał nawet mi nie pracować w polu. Cholerne wyzyskiwać, ale już niedługo. Racja, nadchodzi wieczór. Nie, ja nie o tym. Podobno nikt nie jest winny, dopóki nie udowodni mu się winy. Naprawdę nikt nic nie widział? Ursula, witaj Ursulo, nadal ciężko pracujesz. Cóż, ona trochę przejrzał na oczy. Choć spora grupa najemników opuściła jego farmę, a pobliskie gospodarstwo zmieniło właściciela, zaczął doceniać ludzki wysiłek i pracę. Patrzę na nas teraz przychylniejszym okiem. Zauważyłem tu trochę nowych twarzy. Słyszałem coś o przybyszach z doliny. Ach, tak bardzo chciałbym spotkać się z ojcem. Mam nadzieję, że on też powrócił. Teraz trochę raźnie w pracy, odezwać się jest do kogo. Tak, ale chwilami mam dosyć tego Kajetana. Ciągle odgraża się Narowi, że nadejdzie jego koniec. Czy właśnie teraz nie powinniśmy być razem? Czy nie powinniśmy zapomnieć o osobistych urazach i oddać się wspólnej modlitwie Deinosa? Ursulo, modlitwa zostanie wysłuchana tylko wtedy, gdy z kolan podniesiemy się lepszymi ludźmi i silniejszymi. A ten potrafi znikać na długie godziny, migając się od roboty. Ursula narzeka na Kajetana i wspomniała o jego częstych zniknięciach. Może ktoś z farmerów nie wie... Co? Może ktoś z farmerów wie, dokąd się wymyka. Ten obserwuje okolice. Jest farmerem. Ja bym strzelał, że on coś wie na ten temat. Gunnar. Nie. Może chodzi o innych farmerów? Zelda? Zelda farmerką nie jest. Ale wypadałoby spytać może jeszcze tu jakichś farmerów. Chyba, że chodzi o tamtych dalej na polu. I zbor. Nie. Hodges, Huno raczej też odpadają. Karl ma na sprzedaż kilka ciekawych broni. Ta broń to w większości typowa, ale kilka rzeczy pozostało tu po benecie. Oglądałem te miecze z magicznych ludzi, znakomite topory. Tak, świetna robota, ale ja takich wytwarzać niestety nie umiem. Hej, ty! Opowiesz mi, co się zdarzyło w Jarkendarze? Tak naprawdę to nie lubię o tym mówić. Wiele zawdzięczam Torusowi, ale kiedyś trzeba było skończyć z takim życiem. Odmówiłem o podróży dalszej podróży. Zabrałem trochę narzędzi samotnym przyszedłem przez portal magów wody w ruinach. Odnalazłem tu grawa, właściciel oraz mieszkańcy ciepło mnie tu przyjęli. Mam tu kuźnię, szacunek, wygodny kąt i żyję z dala od intryk i krwi. Czego mi więcej trzeba? No, po prawdzie to tak. Nie, raczej odpada tutaj, że farmerzy z tego go widzieli. Chociaż jeszcze można sprawdzić tamtych, żeby już upewnić się, powiedzmy, Natalia. Natalia nic nie powiem. A pan Wojbor i Bodo? Hej, ty! O, Bodo coś miał, poczekajcie. Sporo wiesz o ludziach z farmy, prawda? No, mam tu oko na to i owo. A Kajetan? Dobrze, że Honor go wysłał ponownie w pole. Tam jest jego miejsce. Podobno nie bardzo przykłada się do pracy. Powiem ci więcej, urządza sobie wycieczki poza farmą. Raz poszedłem za nim i zobaczyłem, jak spotyka się w ustronnym miejscu. Z jednym z tych ludzi w dziwnych pancerzach, którzy obozują w przyszłej Górniczej Doliny. Długo o czymś rozmawiali, ale nie słyszałem o czym. Czemu nie powiadomiłeś o tym Honora? Tak, jasne. Honora akurat interesuje rewelacje jego pracowników. Relacje. Płaci za takie rzeczy najemnika, a my mamy uprawiać jego pola. Od co? Jasne. Bodo potwierdził moje odpowiedzi, że to Kajetan pracuje do najemników orków na farmie Onana. Teraz muszę wyciągnąć to od Dimitra. Już wiemy przynajmniej, tak?
No dobrze. To było oczywiste. Dobrze. Pytanie, czy muszę wrócić do Dimitra, czy pogadać z tym farmerem? Ale zgaduję, że muszę chyba wrócić do Dimitra. Przynajmniej tak dziennie pokazuje. No ale dobra. Tak jak pisaliście, po części chcecie, żebym ucinał niektóre walki. Więc no, do czasu sobie oczywiście zawalczymy, ale będziemy się starać oczywiście tutaj. No nie, nie ma ukryta. No, trzeba wrócić do Dimitra. Dobra. Od czasu postaram się wam jakieś tam walki pokazać, ale tak to będę starał się je omijać. A przy okazji sobie ja będę oczywiście je tam wybijał. Bestijki. A tu chyba bez zmian, co? Odpocznij, Anatolu. Odejdź, kiedy Baron zobaczy, że przerwam pracę, to może się skończyć również dla ciebie. Tak nie może być. Ech, wiele się ostatnio zmieniło. Farma Mrocznego Barona. Okej, okay, Babera. Babera była, pamiętam, silna. Naprawdę kończy jest aż taki pośpiech? Z jaką był aniołem przy tym baronie? Nic już, nie mogę z tobą rozmawiać, muszę pracować. Spróbuję wam jakoś pomóc. Widzę, ostro tu wszystkich pogania. Ten cały baron. Uwijałem się jak pszczółki. Pole obrodziły, macie tu dużo roboty. Ano, mroczne panie, obrodziły i na ludzi mało. Baron twarda, robota ciężka. Po ciężkim tu należy się odpoczynek. A no tak, panie, baron łaskaw dla mnie. Hej. Otwornie ciężko pracujecie. Jeśli baron zobaczy, że z tobą rozmawiam, będę miał kłopoty, odejść. Wytrzymajcie jeszcze trochę, coś wymyślę. Cholera jasna, wszystkich tu widzę męczą. Jest i Titów. Jeśli jakimś cudem oglądasz Titów, to pozdrawiam. Gdzie twoje owce? Moje owce? Moje biedne owce? Przepraszam, nie powinienem pytać. To nie twoja wina. Ej, że wszystko będzie dobrze. Nie mam już nic. Nie mów tak, zaufaj mi. Wszystko będzie dobrze. A ten dalej wyłudza haracze, moi drodzy? Ciekawe. Ciekawe, czy dalej wyłudza haracze, Bonko? Dlaczego nie pracujesz? Praca w polu jest dla farmerów, nie dla mnie. Jestem ich zarządcą. Myślałem, że ostatnim razem sobie to wyjaśniliśmy. Spróbuj mnie tkąć, kanalnie, a będziesz miał do czynienia z baronem. Wrócimy do tej rozmowy, to szybciej niż myślisz. Tak, tak, spadaj. Bronko się dobrze ustawił w nowej sytuacji. No, nie dziwię mu się. Nie dziwię mu się. Co tam u Titufa swoją drogą? Ty nadal tutaj? Nie spodziewałem się. Czasy są trudne, każdy musi teraz jak przeżyć. Ale trzeba mieć odrobinę honoru, nie myśleć tylko o sobie. Oskar nie byłby z ciebie dumny. Oskara już nie ma, jesteśmy my i nie tobie oceniać moje wybory. To się jeszcze okaże. Grozisz mi? Nie, na razie tak sobie rozmyślam. Hey. Rukhar. Oczywiście go okradniemy. Widzę, że wziąłeś się za robotę. Tak, pracuję. Czyżby skończyły się pieniążki chętnie do stawiania w gospodzie? Ty znowu o tym? U barona niczego nie brakuje, gdy robię to, co do mnie należy. Zwłaszcza alkoholu, co? Nie narzekam. To wiele wyjaśnia. Knut. Co tu robisz? Strzegę barona i jego dobytku. Jego dobytku? Domyślam się, że planujesz coś głupiego, więc lepiej szybko z tego zrezygnuj, bo przypłacisz to życiem. Dobrze, oszczędzaj oddech. Och, jak dużo hajsu. Dobrze, dobrze. Pieniążki się przydadzą nam. Kufer pewnie będzie pusty. Dokładnie. Hej. Hani, patrzcie. Ty tutaj? Pracuję dla barona, nie widać? Tak, po prostu. No co ci to obchodzi? Masz jakiś problem? Istotnie, wyjaśnię ci to jednak innym razem. Jak już nie będzie barona pewnie. O, baron wstał. Beżą dymy. Na Beliara, mój najlepszy przyjaciel. Witaj w moich skromnych progach. Czym sobie zasłużyłem na taki zaszczyt? Wycieczka na kontynent udana? Czym chata bogata? Tym rada? Szyneczki, baranie, kiełbaski? Raczej nie, zważywszy na to, z jakiej owcy została ona zrobiona. Nie dziwi cię to, że wróciłem? A powinno? Zrobiłeś dokładnie to, czego od ciebie oczekiwaliśmy. Jesteś teraz nikim i nikomu niepotrzebny. Moja rola w tym przedstawieniu jest skończona. Nie jesteś wart nawet tego, by cię wydać naszym. Nie możesz już nic zrobić, niczemu zapobiec. Twoje przeznaczenie już się wypełniło, a twoje? Moje dopiero nabiera kształtu. Nie boisz się być tutaj tak sam, z dala od swoich przyjaciół? Kiedyś nie byłeś taki zgryźliwy. Zdradzę ci pewną małą tajemnicę. Może dlatego, że cię lubię, a może dlatego, żebyś nie zanudził mnie swoimi frazesami.
W rodzaju, ta farma nie należy do ciebie lub dlaczego krzywdzisz tych ludzi. To takie płaskie, nagie, przyziemne, widzisz? Ani ta farma, ani ci ludzie, ani cała ta wyspa nic mnie nie obchodzą. Gdy tylko nadejdzie czas, wszystko to strawi czarny ogień. Co najwyżej orkowie będą polować na bestie, jakimi Belier zapełni tę ziemię. Magom ognia wydaje się, że aura, jest, jaką roztacza Inos nad ich klasztorem, może zatrzymać wszystkich, którzy zawarli przymierze z Beliarem. Mnie to nie dotyczy. Interesujące, bardzo. Może jednak szyneczki albo baranie kiełbaski? Nie, ostatnio przerzuciłem się na marchewkę. Tak, pamiętasz czarę goryczy? Taki fragmencik zestawy mojej babci? Trochę wtedy rozminąłem się z prawdą. Ten niepozorny przedmiot to artefakt niwelujący moc Aurinosa wokół osoby, która go posiada. Dla zwykłego człowieka bezwartościowy, dla mrocznego barona bezcenny. Chciałem go posiąść z myślą o przyszłości, tej bliższej i tej dalszej. Jak widzisz, sprawuje się bez zarzutu. No więc daj mi nieśmiertelność tak długo, jak długo znajduje się blisko mnie. Oszczędzę ci wysilania umysłu. Czarę goryczy jest w skrzyni, w tym domu, a klucz mam ja. Koło się zamyka, nie możesz mi nic zrobić, a ja nie mam zamiaru zrobić nic tobie, bo nic już nie znaczysz, nic. To czara goryczy chroni von Litterheima na farmie. Jeśli rzeczywiście ukrywa się w skrzyni, to sprawa nie będzie łatwa. Zaraz. Jest na farmie ktoś, komu zaglądanie do skrzyń... Zaglądanie do skrzyń jest... leży we krwi. Ale widzę, że mogę sam otworzyć kufer. Aha, nie chodzi chyba o ten kufer. No, nie chodzi o ten kufer. A ten poza tym jest przecież otwarty. Hej! Wchodzisz czasem do domu barona? Wchodzę czasem, o czym tak długo gadaję z baronem? Ty wiem, że będę dla niego pracować. Brakuje mi ludzi do pilnowania porządku. Stale coś ginie. Co ginie? A ta barania kiełbasa, taki szpuchar, kielich czy misa? Nie, błagam, nic mu nie mów, po starej znajomości. Skrzynia była słabo zamknięta, wieko samo się otworzyło. Myślę, że znajdę trochę gin albo wina. Proszę, nie wydaj mnie. To misa, którą stamtąd wziąłeś, była bardzo cenna. Ta rzecz jest warta 15 sztuk złota, może nawet 20. Nie, proszę, oddam ją, dam nawet jeszcze 10 sztuk złota, ale nie mów na to baronowi. Tak, po starej znajomości, mężczę ją teraz przy sobie. Tak grzecznie oddali się z farmy na 200 kroków. Postarajesz poczekać, a ja w tym czasie postaram się tak załatwić sprawę z baronem, żeby wszyscy byli zadowoleni, a najbardziej ty. Oczywiście, panie, bardzo dziękuję. Mój dar przekonywania i przenikliwość jest godna podziwu. To jednak tylko dopiero połowa, trzeba oddalić ziarno od plew. Czyżby od razu była bitka tu z tym? Hej! Słyszałem twoją rozmowę z baronem. Oskar w swoim czasie bardzo cenił twój doskonały słuch. Czyli by wyciągnął z tego jakieś wnioski dla siebie? Może, nie znaczy to jednak, że zamierzam ci pomagać. A przecież tak naprawdę zawsze leży po stronie silniejszego. Nauczył mnie tego twarde reguły życia na ulicy. Ty dowiedziesz, czy leży to po twojej stronie. Chwila! Czy co, muszę teraz pogadać ze wszystkimi tutaj? Kto będzie za mną, kto przeciwko? Hej! A, kurczę, ciekawie, wam powiem. Oczywiście nie marnuję waszego czasu na zbieranie ziółek czy pokonywanie potworów. Gdzie nie tam oczywiście ta walka będzie, żeby nie było, że wszystko powycinam. Bronko? Wiesz co, odnoszę wrażenie, że nasze poprzednie spotkanie to jakiś czas temu niczego się nie nauczyło. Dlatego uznałem, że jesteś kiepskim, mało pojętnym uczniem. Dlatego po prostu cię teraz zabiję. Co takiego? Załatwię cię sam, nawet bez pomocy kurnuta. Przyznam, że miałem ochotę to zrobić już wtedy. A teraz najemnicą nara w niczym ci już nie pomogą. No. No to co, zabijamy Bronko.
Robimy, moi drodzy, porządki na farmie, no to wygląda. Mam nadzieję, że tutaj ludzie już będą zadowoleni, jak się pozbędę tego frajera, barona. Anatol, dobra, tu widzę, że jest bez niczego. Hej. Wypadałoby, żeby jeszcze mi pomógł Tituf z tamtym cwaniaczkiem, ale myślę, że damy radę raczej. Hej, ty. Teraz w sumie trzeba tylko wbijać zręczność, moi drodzy, i odblokować sobie koncerz, który dostaliśmy od Natalii. Tu widzę bez zmian. No, musiałem sobie chyba tylko bronko załatwić, żeby, wiadomo, nie rzucił mi się na plecy, jak będę się bił przykładowo z knutem. Więc przypuszczam, że teraz muszę knuta pokonać. Tamten odszedł specjalnie, żeby ta aura się oddaliła tutaj od właściciela, czyli barona. Zabiłem bronko. Masz w związku z tym jakiś problem? To raczej ty go masz. Nie wiem, kim jesteś i skąd znasz barona, ale od zabijania ludzi na tej farmie jestem ja i za chwilę się o tym przekonasz. Czekajcie, jak on... Czy on atakuje więcej niż raz? Tak, ma... Ma możliwość zaatakowania kilka razy, więc ma więcej niż jakiś nuba na... Czyli już z nim trzeba, jak się walczy, trzeba uważać. Albo szybko atakować. Dobra, 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 na spokojnie. Z barona będzie gorzej pewnie, ale na spokojnie, do tego podejdziemy. Nie no, kurczę, z łuku ładny damage mu robię. Z broni jeszcze jest kiepsko, ale mówię, to jest kwestia czasu. Aż tą postać troszkę podbuduję jeszcze bardziej. Wypadałoby ją podbudować. Kurde, wypadałoby zdobyć broń na 60-70 zręczności plus minimum. Ajajajajajajajaj. Żeby wejść gdzieś, kurczę, w takie miejsce, żebym mógł do niego z łuku napieprzać. Knut. Jeszcze raz, czy tu weźmiemy w obroty, mój drogi? Może jakoś... Porozwalają sobie łby. Ach, zawsze sianko pomaga nam. Dobra, dziadu, gin. Co ty tu masz? Szyszkę strzałek, jedzonko, jakieś miksturki. Niczego tu nie znajdę. Ten młot bym jego chętnie przygarnął. Ciężki młot bojowy. Podsiłkę, dokładnie. No, to został nam pan baron. Pan baron, łaskawie. Zobaczymy, co teraz powiem, jak już nie ma nieśmiertelności, pajac jeden. No, panie baron, szykuj się pan. Nie ma nic u barona? Hej. Może Hanie trzeba wyprowadzić stąd, nie? A może teraz Tituf mi pomoże w walce z baronem, ha? A może jakieś inne kwestie hej, tu ty. U innych jeszcze mamy? Nie. No to coś jest jeszcze do zrobienia, zanim pokonam go. Babera.
Widziałeś, co się stało, prawda? Widziałem, co teraz z nami będzie, Baron. Baron nie będzie już się nad wami pastwił. Jeśli zrobisz to, co ci powiem, on cię zabije. Zabiszczaj, zrobię, będziesz wszystkich ludzi tam, gdzie oczekiwaliście na rozwój wypadków, gdy farmę zajęli ludzie w czarnych szatach. Zaufaj mi, Anatolu. Dobrze, zrobię, co każesz. Okej, farma Mrocznego Barona. Teraz pora odwiedzić ponownie Barona, bang. Czyli idziemy teraz wyjaśnić Barona. Nie, żeby oni tam nie poginęli. Ale chyba jak się oddalę, to oni powinni się zresetować chyba. Mam taką nadzieję, że mi tam nie poginą. O, jest Hani. Powinnam zapytać, co się tu dzieje, to jednak byłoby chyba głupie pytanie. Wiesz, tak naprawdę nigdy nie udało się nam porozmawiać, ani wtedy w obozie na bagnie, ani w Korinis. Gdyby nie ta sprawa z Katią, zapewne nigdy nie odkryłbym, kim naprawdę jesteś. Kim jesteś, Hani? Jakie jesteś? Czemu jesteś teraz tutaj z nim? Byłem zawsze nikim, zabawką mężczyzn, dla których nic nie znaczyłam. Eberiona tych wszystkich obrzydliwych klientów w brudnym burdelu Pajka. Baron dał mi nowe życie, jestem teraz kim ważnym dla niego. Nie pozwolę ci tego zniszczyć. Nie obchodzi mnie to, co jest między wami. Jaka straszna tajemnica z przyszłości was jednocześnie łączy i czyni wrogami. Oszuka cię, wykorzysta do swoich celów, a potem odrzuci z pogardą jak zbędny przedmiot. Kłamiesz, nic nie rozumiesz. Właśnie od jakiegoś czasu zacząłem wiele rozumieć, Hani. Zejdź mi z drogi, Hani. Zejdź, albo będę musiał cię zabić. Nigdy, to ty umrzesz na progu tego domu. No nie mówcie, że ja muszę ją zabić. No ale niestety stanęła mi na drodze, więc raczej trzeba ją chyba zabić. Mam nadzieję, że tu głupoty nie zrobiłem. Na pewno się zapiszę na dwójkę. No i zobaczymy, co u Barona. Takiego zombiala ja bym sobie przywołał do pomocy w sumie. Zaskoczony, bynajmniej. Najwyżej tym, że ta dziwka nie wróciła jeszcze, nie przygotowała żarcia. Ona już nie przyjdzie. Niech już nie przyjdzie, zostałem sam, bo wszystkich ich zabiłem. Jak to zabiłeś? Zresztą, co to za różnica? To były nic nieznaczące ludzkie śmierci. Nawet Knut, skoro nie dał rady takiemu komuś jak ty. Zostaliśmy tylko ty i ja. Bawisz mnie, wiesz, że nic nie możesz mi zrobić. Skrzynia jest pusta. Nie truć się, ktoś, kim pogardzę, przejrzał jej zawartość. Czy mógł przypuszczać, jak wielką przysługę oddał światu popełniając ten mały występek? Nie doceniłem cię, zapewne nie pozwolisz mi stąd teraz odejść. Może stąd wyjść żywym tylko jeden z nas, tylko jeden. Tak, tylko jeden. To przyzwanie zombie takie trochę poczulu fest było. Bym to nazwał. Dobra, panie Baron. Czasami tak atakuje dwa czasy, czasami nie. Już sam człowiek nie wie, jak go tutaj załatwić, no ale na spokojnie. Uciekaj najszybciej, jak tylko potrafisz! Tu z Barona będzie ciężej, bo ma troszkę więcej wytrzymałości. Ale chyba ujdzie z nim też. Tak jak z Knutem. Fajnie się odbija. Tak jakby, wiecie, efekt. O, nie każda strzała trafia, tylko wiecie, odbija się od niego. Ja trzeba mu przyznać, no silny. Silny to jest. Oj. Bo jak się uwolni, to będzie Lipton. Jest taka możliwość, że się odbuguje.
No, jeszcze troszkę, baronie, jeszcze troszkę. Ciekawe jestem, co ma za miecz fajny. Ale znowu i tak jego nie użyję, bo nie mam tyle siły. Pewnie wymaga wciul siły. Bye bye. 500 expa, bank. Pogarda, klucz barona. Pogarda, 120 obrażeń, premia do walki bronią dwuręczną. No, panie Anatol. Już po wszystkim, Anatolu. Jak to, czy oni... Tak, nic już wam nie grozi. Zajmijcie się farmą i odpocznijcie. Zostaliśmy sami, czy damy sobie radę? Na pewno, zresztą kto wie, może za jakiś czas pojawi się tu gospodarz, którego przyjmiecie z radością. Dziękujemy, podarowałeś nam nowe życie. Mogłem coś jeszcze powiedzieć? No, nie bardzo mogę im powiedzieć. Może Tituf zajmie się tutaj tą farmą. Ha, kto wie. Halo, Tituf. Jak widzisz, prawda była po mojej stronie. Przelałeś wiele krwi. To dlatego, że czasy są okrutne. Co teraz zrobisz? Nie mogę wrócić na tę farmę. Chyba dlatego, że w stosownym momencie nie odpowiedziałbym się po stronie prawdy. Może znajdzie się inne miejsce na tej wyspie, gdzie sam sobie taką prawdę stworzę. Ile by dali chłopi z farmy Bengara za chwilę wytchnienia? Są ciągle atakowany przez bandytów, drżą o swoje życie. Chcesz powiedzieć, że potrzebują kogoś do obrony farmy? Tak, ale nie licz tam na wiele. Trochę jedzenia i szacunku. Szacunku powiadasz, to bardzo wiele w dzisiejszych czasach. Chyba skorzystam z tej oferty. 7 wspaniałych. No tak, mieliśmy zdobyć ludzi. Wygląda, że rozmowa z Tytufem była potrzebna. Myślę, że spotkam go za jakiś czas na farmie Bengara. No proszę bardzo. I farmę Bengara mamy załatwioną. Wypadałoby jeszcze tutaj z Rukharem pogadać. Sprawa załatwiona. Jesteś niebezpiecznym człowiekiem. Wiedziałem, co z nimi zrobiłeś. Czy baron nie będzie się gniewał za to, że zajrzałem do jego kufra? Z całą pewnością nie będzie. On też nie żyje. Chcesz powiedzieć, że zabiłeś go za misę wartą 15 sztuk złota? Pewnie tak, choć miałem ku temu inne powody. Jakie? Nie zrozumiesz tego. Chciałbym dostać to naczynie z powrotem. Oczywiście, oczywiście. Myślę, że możesz wrócić na farmę. Jest tam zwłaszcza teraz dużo do zrobienia. Przyznam, że ci nie rozumiem. Przyznam, że ja siebie czasem też. Dziwny człowiek, dziwny. No, dziwny człowiek ze mnie, to prawda. Dobra, szykuję się sporo biegania teraz oczywiście. Ale myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję wam za uwagę. Dosyć dużo zrobiliśmy dzisiaj. Ja myślę, że sobie teraz troszkę pozbieram i pozwiedzam okolice, troszkę po expie myślę. No i zobaczę, co wam w kolejnym odcinku pokazać. Zobaczę, czy u jakiejś postaci się może jakiś dialog nie pojawił na farmie Onara, czy na farmie tam Bengara, Akila, no i tak dalej, troszkę zobaczę. Nieważne, nie tłumaczę się. Popatrzę, co wam tam pokazać w kolejnym odcineczku. Dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i cześć!